Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moimi gośćmi są politycy Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Artur Państwu. Dunin, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Piotr Apel, Kukiz 15. Agnieszka Wojciechowska, Wolni i Solidarni. Witam uprzejmie. Viktor Orban mówi, że potrzebna jest nowa komisja europejska, która będzie miała nowe podejście do spraw migracji, która nie karze państw chroniących granic Europy, takich jak Węgry, nie powinna karać nikogo, a jeśli już chce, to niech karze tych, którzy wpuścili do Europy miliony migrantów z naruszeniem obowiązujących przepisów unijnych. Zbliżają się właśnie wybory do Europarlamentu i czy państwo uważacie, że rzeczywiście jest potrzebne nowe myślenie, nowi ludzie? I pan poseł Artur Dunin. No, zacznijmy od tego, że PiS zmienił ustawę, czeka ona w tej chwili na podpis pana prezydenta odnośnie wyborów do Europarlamentu, gdzie tak naprawdę próg wyborczy nie jest tak jak zapisany 5%, ale tak naprawdę rzeczywisty próg wyborczy. Będzie to około 20-15%, gdzie grupowania nie tak jak PiS, duże, tylko mniejsze. I nie takie jak Platforma, bo Platforma, tak, też Platforma jest, śmiało się, tak, dostań. Jestem dumny z tego, że Platforma jest dużym grupowaniem. Tak naprawdę inne ugrupowania nie mają szans i nie mają możliwości uzyskania mandatów. I skandaliczna ustawa. Muszą się zjednoczyć. Powinny się zjednoczyć. Tak, jeżeli chcą zafunkcjonować w Europarlamencie i mieć swój głos właśnie w Brukseli, no muszą się zjednoczyć. Ta ustawa tak naprawdę moje zdanie jest niezgodna z ustawą, z konstytucją o tym, aby były te wybory właśnie proporcjonalne. PiS tak przykroił tak okręgi wyborcze, żeby właśnie jak najwięcej zyskać mandatów do Europarlamentu. Jeśli chodzi o wypowiedź pana Orbana, no pan Orban zaczyna mu się palić grunt pod nogami, jeśli chodzi o sprawy związane z praworządnością, stąd te wypowiedzi. No poczekajmy na rozwój sytuacji. Wybory faktycznie, tak jak pani redaktor powiedziała, tuż, bo już 26 maja bodajże Państwa Komisja Wyborcza określiła, bo to są terminy unijne, od bodajże 16 do 26 i zdaje się, czy tam 24 do 26 maja muszą się odbyć wybory, a 26 to jest właśnie niedziela, zdaje się, w przyszłym roku w maju i stąd ten termin już znamy. No i PiS wszystko robi, czekamy na podpis prezydenta. Niestety uważam, że prezydent powinien się pochylić nad tym projektem tej ustawy i zawetować. Pan Marek Matuszewski. Nie wolno zmieniać. Czy Viktor Orban ma rację? Oczywiście, że ma rację, ale tu się odniosę troszeczkę do tych zmian ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o wybory w Polsce. Proszę Państwa, to ma taki skutek. Myślę, że łatwo i jednym słowem można to wyjaśnić. Województwo łódzkie może mieć 3, a ma 2 mandaty reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Ta ordynacja wyborcza w województwie łódzkim daje 3 zawsze. Nie ma takiej opcji, żeby było 2 europosłów. Więc pan Dunin no, pochwala sytuację, gdzie jest mniej reprezentantów naszego województwa. To w tym temacie. A jeśli chodzi o pana Orbana, to tak jak powiedziałem, pan premier Węgier no, pokazuje rzeczywiście, jak, w jakim kierunku będą szły w przyszłym roku wybory do Parlamentu Europejskiego, bo najprawdopodobniej, szanowni państwo, ale chodzi liberalne... o to, że on oskarża Unię Europejską o to, że bez procedur wpuściła... Dokładnie. To chodzi o panią Merkel, która nikogo nie pytała tutaj. Szanowni państwo, chodzi o migrantów. Najprawdopodobniej w przyszłym roku do Parlamentu Europejskiego wejdą godni ludzie od
odsuniemy te lewactwo liberalne w całej Europie, tak mi się wydaje, bo widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o wybory do parlamentów krajowych, chociażby Austria, chociażby Włochy i wszędzie, myślę, że w każdym kraju Unii Europejskiej ludzie już mają dość tej lewicy liberalnej, partii podobnych do Platformy. Bo te siły doprowadziły do tego w Unii Europejskiej, że mamy rzeczywiście zalew imigrantów. Teraz widzimy, co się dzieje w Hiszpanii, zmieniono troszeczkę kierunek i ulice hiszpańskich miast, tych, gdzie są te miejsca, gdzie przybywają ci imigranci, strach wyjść po prostu. Na taką politykę nie ma zgody społeczeństw, myślę, w większości Unii Europejskiej. I dlatego liczymy na to, że zostaną odsunięci ci liberałowie poprzez wybory i jednocześnie, panie redaktor, oni muszą być rozliczeni. To nie może być tak, że wygrali siły konserwatywne, siły tak zwane środkowe, zdroworozsądkowe w Unii Europejskiej i, szanowni państwo, nic się nie stało, tak jak to Platforma mówi. Nie, trzeba to podliczyć, kto stoi za tym, za tą tragedią w Europie, że wielu ludzi czuje się zagrożonych, że wielu ludzi, masy ludzi boją się wyjść w kolonii. Przykładowo mam znajomych w Niemczech, oni po 20 do pięknego parku nie wyjdą, bo się boją, bo nie ma pewności, że się wróci w całości niepobitym, nieokradzionym. A chce pan deportować imigrantów, czy zamykać getta? Nie zgodzi się na to, aby dalej taka polityka była. W jaki sposób się Europejczycy nie zgodzą? Karta wyborcza. Odsuwamy tych liberałów lewicowych i stawiamy na zdroworozsądkową, na zdrową myśl. I kończąc panu, tylko powiem tyle. Panie pośle, ja uważam, że ci ludzie, którzy tutaj chcą przyjechać, powinna być im pomoc. Niech pan poczeka. Powinna być pomoc na granicy. Chociażby Turcja, wiele obozów dla uchodźców jest tam. Ich doposażyć, nawet kształcić i tak dalej. I w miarę, gdy się sytuacja będzie w ich krajach uspokajać, ale wracać to z powrotem. Ja nie pytam o to. Ja pytam o to, czy rzeczywiście w Komisji Europejskiej ci, którzy podejmowali takie decyzje, powinni być ukarani. Panie Piotrze, jedno słowo tylko do pana posła Materskiego. Ale to nie będzie jedno słowo. To później. Ale proszę bardzo. Jak pan jedno słowo, to ja też jedno słowo. Dokładnie. Pan poseł mówił bardzo, przepraszam, ale wiem, że to się nie skończy na jednym posła słowie, będzie następne i następne. A to jest bardzo ważne, dlatego że pan poseł mówił o tym, że trzeba odsunąć pewne siły od władzy. Tymczasem pan i pana ugrupowanie zagłosowało za zmianę ordynacji, która będzie powodować to, że będzie więcej deputowanych z Platformy Obywatelskiej. Cieszę się, że wspieracie swojego największego przyjaciela, takiego przyjaciela, bez którego nie możecie żyć, bo nie może PiS istnieć bez Platformy, Platforma nie może istnieć bez PiSu i świetnie się to uzupełniacie, tylko że ja jestem przekonany, że... Podejrzewam, że Platformę nie poprą. Pan Piotr. Jestem przekonany, że obywatele oczekują czegoś więcej niż walki PiSu z Platformą, że oczekują czegoś więcej, czyli skutecznej polityki w Unii Europejskiej. To trzeba zmienić. Byli deputowani z Prawa i Sprawiedliwości, nie zrobili nic, albo zrobili znacznie za mało, by zreformować Unię Europejską. Byli politycy Platformy Obywatelskiej, co robili, każdy wie. Więc dajcie szansę, by to ugrupowania wolne od tej wojenki po prostu polskiej, żeby nie przenosić tej wojenki polsko-polskiej platformo-pisowskiej na arenę Parlamentu Europejskiego, bo to zaproponowaliście swoją ordynacją. Zmieńcie tą ordynację, jeszcze jest czas, wycofajcie się z niej i przywróćmy na przykład listę krajową, tak żeby to personalnie najlepsze osoby z Polski wyjeżdżały do parlamentu i broniły polskich interesów, a nie tworzyć synekury dla zasłużonych polityków, którym już się nie chce w kraju funkcjonować. Jak słyszę, że była pani premier, że wicemarszałek już zmęczony jest i chętnie by się wybrał do parlamentu. Traktujmy Parlament Europejski nie jako wakacje i miejsce na zarabianie pieniędzy, tylko jako miejsce do walki o polską rację stanu.
Kukiz nie pani Agnieszka przekonuje jak najwięcej. Jakoś życzę wam pani Agnieszka Wojciechowska. Niech pan nie krzyczy, panie Duni. Proszę państwa, wydaje mi się, że obecna ordynacja ta proponowana faktycznie jest niefortunna, dlatego że mniejsze ugrupowania nie mają żadnych szans na wprowadzenie posłów do Europarlamentu i to jest oczywiście wielka szkoda dla reprezentacji Polski w Europie, ponieważ środowiska różne powinny być reprezentowane w Europarlamencie, tak środowiska różne powinny być reprezentowane w polskim parlamencie. Tutaj pełna zgoda, absolutnie przychylam się do opinii mojego przedmówcy. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę zasadniczą, czyli o kwestię Komisji Europejskiej, tego co proponuje Viktor Orban, no to bardzo przepraszam, ale z całą stanowczością śmiem twierdzić, że osoby, które odpowiadają za wprowadzenie takiego zamętu w Europie, wygenerowanie takich kosztów w Europie i w takiej skali zagrożenia w Europie, powinny ponieść odpowiedzialność. Uważam, że najbliższe wybory do Europarlamentu powinny wyeliminować ze sceny politycznej ugrupowania, które zachowały się w sposób tak nieodpowiedzialny, bo przecież co jest główną cechą i czego oczekujemy od polityków? Oczekujemy od nich przede wszystkim tego, że w sposób odpowiedzialny będą potrafili reprezentować interesy jakiejś dużej grupy, w tym wypadku społeczności Unii Europejskiej. Nie zaprezentowano tych interesów w sposób należyty, narażono na bezpieczeństwo miliony obywateli Unii Europejskiej, narażono na gigantyczne koszty również państwa Unii Europejskiej, wprowadzono zamęt destabilizacji i tak naprawdę uważam, że za takie sytuacje powinni ponieść konsekwencje absolutnie wszyscy ci, którzy się do nich przyczynili, zarówno w Unii Europejskiej, ale nie tylko. Ja cały czas oczekuję, że któregoś pięknego dnia również Angela Merkel odpowie za swoją nieodpowiedzialną względem Europy politykę. To ja, proszę ja, państwa, redaktor, jedno zdanie. Tak. Jedno zdanie. Więc po pierwsze chcę powiedzieć tak, że najlepszym przykładem tego, że ta ustawa jest zła, to chcę panu posłowi Maturskiemu przypomnieć, że Łódzkie miało 4 eurodeputowanych. A obecnie 4. Ilu ma? Niech pan 4. Powie, a ilu ma obecnie? Ale ilu ma obecnie? Ale panie redaktor, ja przeszkadzałem panie panu pośle, posłowi. Bardzo no, proszę. Ilu ma obecnie? Ale to zaraz pan odpowie, bardzo proszę. 4 miało. A ile ma? To jest po pierwsze. Po drugie, pan nie wie. Proszę się zapytać pana posła Matuszewskiego, dlaczego rząd PiS-u sięga po pieniądze unijne na rzecz pomocy imigrantom tutaj dla naszego kraju. Dlaczego? Ile tych miliardów wzięli? 20 miliardów? Ale od kogo? Z Unii Europejskiej. No a od kogo mają brać? Przepraszam, od kogo na pomoc, mamy brać? Przecież nie chcą ściągać imigrantów. Panie pośle, to jest druga naprawdę. Rzecz. Naprawdę, no po trzecia to chyba rzecz. Jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby brać pieniądze, skoro do niej wpłacamy. Na emigrantów, tak? Gdzie PiS mówi, że nie będzie miał imigrantów. Ale panie pośle, o czym pan no to, mówi w ogóle? No właśnie o tym mówię, że nie, PiS no mówi, że nie... proszę racjonalnie się no właśnie wypowiadać. Bardzo racjonalnie. Jedno zdanie miało być, ja mam kilka tematów i chciałabym omówić. PiS mówi, panie, że nie będzie panie, ciągać. Ilu mamy europosłów? Dwóch obecnie. Ale dlaczego? Pan się zapyta. Dlaczego? A ja właśnie odpowiem. Frekwencja. Panie, a teraz będzie bezwzględna na frekwencję. Proszę państwa, co do tego mamy jeszcze trochę czasu. Nie, to jest bardzo ważne. A pan miesza ludziom w głowie, że pośle, kiedyś było 4. Powiedział pan, że jedno zdanie i nie dotrzymuje pan słowa. Będę robił dokładnie to, co robi pan poseł Matuszewski, jeżeli pani redaktor na to pozwala. Dziękuję bardzo za pozwolenie na takie reakcje, jak robi pan poseł Matuszewski. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. To teraz wywiad z panią minister sprawiedliwości Barbarą Piwnik. Piwnik, dobrze. W rządzie Leszka Millera. Dotyczący... pani profesor Gersdorf, cytuję, skoro profesor Gersdorf jest specjalistką od prawa pracy i jak twierdzi jest pierwszym prezes Sądu Najwyższego, to obywatelowi nie wystarcza to, że pani Gersdorf powie, że czuje się prezesem Sądu Najwyższego. Oczekiwałabym raczej klarownego wywodu, gdzie powołując się na przepisy, zostanie to wyjaśnione obywatelowi. Jako sędziowie pierwszej instancji odczuwamy w kontakcie z obywatelem, że obywatele przedstawiają własny pogląd na prawo. Wszystko, co zrobi sędzia, odbija się w zachowaniach obywateli. Chciałabym, aby sędzia postępował tak, żeby obywatel nie miał wątpliwości. Jeszcze dalej, bo to też uważam ważne, że nie znaliśmy pierwszej prezes Sądu Najwyższego jako społeczeństwo, dopóki nie pojawiły się propozycje zmian w Sądzie Najwyższym. I teraz w związku z tym, że są zmiany w sądach,
są również protesty. No i na tych protestach zachowania protestujących chciałabym, żebyście może państwo sami ocenili. Głównie chodzi tutaj o ataki na policję. I może zacznę tu wobec tego od pani Agnieszki Wojciechowskiej. No, proszę państwa, to co widzieliśmy w relacjach medialnych z tych protestów jest absolutnie niedopuszczalne. Myślę, że w każdym normalnym państwie Unii Europejskiej tego typu zaczepianie policjantów, atakowanie werbalne, tudzież fizyczne w tym wypadku policjantów, spotkałoby się z bardzo stanowczą reakcją. Z taką reakcją nie spotkało się w Polsce, co tylko dowodzi, że nasza demokracja ma się nieźle, skoro, przepraszam, agresywny, zachowujący się jak pod wpływem środków odurzających człowiek jest w stanie... Od Kurskiego, proszę dodać, jest w stanie takie zachowania prezentować. Tutaj bym prosiła, żeby pani wprowadzał dezinformację, panie pośle. Od Kurskiego. Ta sprawa się była już wyjaśniana i niech pan zapewne, się nie zachowuje i zapewne jak oni. Pan powinien wiedzieć jako członek Platformy Obywatelskiej, że sekretarz jeżeli pani pozwoli, to ja mam w związku właśnie z tym... Ale jeszcze jedno zdanie o zachowania. Pani redaktor, ja patrzę na to naprawdę z ogromnym niesmakiem, na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o tą reformę sądów, na te protesty, na to przede wszystkim hipokryzję i obudę tych ludzi, którzy stoją i śmieją bronić czegoś, czemu właściwie większość społeczeństwa polskiego mówi zdecydowanie nie. Te grupki ludzi protestujących, które oczywiście zapowiadane są zazwyczaj wielkie, gigantyczne protesty, potem się okazuje, że jest jakaś grupka społeczna i to jeszcze ludzi średnio zrównoważonych, tak jak widzieliśmy w telewizji. Oczywiście w taki sposób można naprawdę każdą jedną sprawę wypróbować nadać jej jakiś bieg. Tak? I w tym wypadku ja rozumiem, że państwo są bardzo niezadowoleni, że jest teraz reforma sądów, ale nie możecie państwo z Platformy Obywatelskiej nie ma reformy sądu. Ale nie może pan zaprzeczyć, panie pośle Dunin, że przez 8 lat waszych rządów nie było żadnej reformy sądowej. Ale oczywiście, że była. Ale oczywiście, że była właśnie nastawiona na szybsze załatwianie spraw. Mimo, że Polacy naprawdę tego oczekują. Mało tego, nie możecie również zaprzeczyć, że największa ilość osadzonych w aresztach i więzieniach głosowała właśnie na Platformę Obywatelską, co powinno być dla was wstydem, a nie powodem do dumy. Pan Piotr Apel? Demokracja, tylko powiem, że demokracji każdy głos jest tyle samo warty, niezależnie czy to jest profesor, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o te demonstracje, ja mam wrażenie, że jesteśmy bardzo u progu bardzo ciekawej czy niebezpiecznej czasu, dlatego że coraz bardziej odczłowieczamy naszych przeciwników. Znaczy nazywamy ze strony Prawa i Sprawiedliwości słyszymy, że ci demonstranci to są kodowcy, nie ludzie, tylko kodowcy, jacyś niezrównoważeni, wariaci. Z drugiej strony słyszymy, że politycy PiS-u, czy osoby, którzy popierają, to są pisowcy, to są jacyś jakieś inne twory, inny naród. To znaczy, to wszystko doprowadzi na pewno do czegoś bardzo niebezpiecznego i przede wszystkim psuje politykę jako taką. Sprowadza nas do cywilizacji wschodniej. Tam Tatarkiewicz opisywał o cywilizacji turańskiej, czyli takiej opartej o wojnie, gdzie celem samym sobie jest wojna, a nie rozwój społeczeństwa. Wojna dwóch narodów, to Rymkiewicz z kolei pisał, jako coś, co konstytuuje polski naród. Natomiast ja wierzę głęboko, że najważniejsze jest to, co społeczeństwo na końcu dostaje. A co dostało po tym, co nazywa Prawo i Sprawiedliwość reformę sądownictwa? Nic. Poza konfliktem nic nie dostaje, bo rzeczywiście nie zmieniło się czas oczekiwania na wyroki. Zwiększył się czas, nawet nie zmniejszył. Na pewno nie zmniejszył. Nadal wyroki zapadają. Patrz wyrok ostatni w sprawie tutaj koleżanki śledzącej po lewej stronie. Nie można doczekać się sprawiedliwości. Ja oczekuję jednego. Usiądźmy i zastanówmy się, co zrobić, żeby sędziowie byli zależni od obywateli, a nie od polityków. Tak, żeby nigdy więcej władza ani wykonawcza, ani ustawodawcza nie miała wpływu na politykę, bo teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ktoś może być zadowolony, że to Prawo i Sprawiedliwość będzie wybierać szefów sądu. Tylko, że za jakiś czas może nie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, może rządzić ugrupowanie, które nie będzie już takie spolegliwe, albo nie będzie już takie tak atrakcyjne dla wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, będzie rządzić jakieś inne ugrupowanie, któremu będziemy się zgadzać. Więc tylko mechanizmy trwałe, stałe i uzależnione od obywateli, a nie od polityków mogą być skuteczne, jeśli chodzi o reformę sądownictwa. Więc wróćmy i cofnijmy się do czasów, kiedy zamroził marszałek Kuchciński projekty Kukiz15 dotyczące reform sądownictwa, kiedy odrzucono projekty związane z wybieraniem na przykład sędziów Trybunału Konstytucyjnego 3/5, tak by nie budziło wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny jest ponadpolityczny.
Przynajmniej na początek. Później przeprowadźmy wybory bezpośrednie na tych najważniejszych sędziów, czy na te osoby, które tych sędziów będą wskazywać KRS. Więc tylko takie rozwiązania demokratyczne mogą sprawić, że po pierwsze, nikt się do nas nie przyczepi, bo mamy pełnię demokracji. Po drugie, będziemy mieli bezpieczeństwo w zakresie rozwoju demokracji w postaci niezależnych sądów, autentycznie niezależnych od polityków, zależnych wyłącznie od woli obywateli. Pan Marek Matuszewski. Szanowni Państwo, oczywiście, że reformy idą w kierunku temu, aby były sądy sprawiedliwe, abyśmy, jeżeli idziemy do sądu, to byli pewni, że zapadnie sprawiedliwy wyrok. PiS-owcy mają być pewni. Wiemy doskonale, że często dzieje się tak, że sądy są na telefon. Przykład sędziego w Gdańsku. Że, szanowni państwo, no to akurat z Platformy, Ziobro, wysoki funkcjonariusz, tak załatwia sprawę. Można powiedzieć, a prowokacja dziennikarska pokazała, że sędziowie byli w waszych usługach. Druga sprawa, szanowni państwo, o co było? Wiemy doskonale, że w sądach, w Sądzie Najwyższym jest wielu sędziów, którzy no, byli członkami PZPR-u, wielu działało no, dla dobra Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. My uważamy, że trzeba z tym skończyć. I dlatego niech Platforma się nie boi, jeżeli jest pan człowiekiem uczciwym, to naprawdę niech się pan nie obawia reform w Sądzie Najwyższym. Jeżeli ktoś w tej chwili protestuje, to tylko ludzie, którzy się boją sprawiedliwego Sądu Najwyższego. Demonstrować w Polsce można bez problemu, jak widzą szanowni państwo wszyscy na ekranach chociażby telewizorów. No, polska policja jest bardzo spokojna, łagodna, nie ulega prowokacji. Wiemy, często okazuje się opłaconym ludziom przez pewnych mocodawców, tych, którzy tam w pierwszej linii często przez stoją. Kurskiego. Ci ludzie opłaceni, którzy demonstrują, chcą doprowadzić do tego, mają takie zadania, żeby być na przykład no, spacyfikowanym przez policję w sposób taki twardy. To znaczy, żeby im tam przyłożyć pałeczką na przykład. Tak no ale szanowni państwo, sami widzicie, że nic takiego nie następuje, choć jakby to się działo pod parlamentem niemieckim, holenderskim, obojętnie jakiego kraju zachodniego, to nawet na 50 metrów przed budynek byście nie doszli, tylko by było to wszystko spacyfikowane, gleba i zakończony by był spektakl w areszcie. Zaciera pan ręce, zaraz to będziecie robić. A w Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości absolutnie nie wyda takiego rozkazu, mimo że to są już przekroczone wszelkie, jak to się mówi, no, możliwości reagowania no, grzecznego przez policjantów. Bo ja podam przykład już na koniec, panie redaktor. No wiemy, co się działo, jak rządziła Platforma Obywatelska, gdzie marsze niepodległości były pacyfikowane gazem, pałami, tajniacy kurcze kopali młodych ludzi, strzelano do górników. To był czas, gdzie naprawdę można się było bać. I na koniec, szanowni państwo, no, ja liczę na to, że posłowie Kukizano kiedyś się obudzą jednak i wesprą nas, bo no, przykład tu naszego kraju sąsiedniego, gdy łączono NRF z NRD, Niemiecką Republiką Demokratyczną, to po prostu wymieciono w sądach i w prokuraturach 90% ludzi. No. My tego nie zrobiliśmy. Nie było do tej pory sytuacji takiej, gdzie można było od 1989 roku no, zrobić reformy w sądach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to robi po to, żeby dopytam, było wreszcie tam to zrobione, było dwóch co powinno być. Polityków Platformy Obywatelskiej, poseł Szczerba i senator Klich. Czy to jest w ogóle dopuszczalne, żeby politycy byli na takich manifestacjach? Oczywiście i to, co robi, że jest to niedopuszczalne. I druga sprawa, no panie redaktor, to, co robi pan Szczerba, no publikuje dane policjanta, no to jest skandal. W normalnym takim kraju, gdzie no, przestrzega się twardo wobec opozycji reguł, to ten człowiek już by miał no, bardzo poważne zarzuty. Myślę, że w naszym kraju, mimo że tutaj lewica liberalna, Platforma Obywatelska będą płakać, no też powinny być takie zarzuty wobec tego człowieka
No bo po prostu nie można przekraczać pewnych linii. Policja, szanowni państwo, działa w imieniu państwa. W imieniu państwa, gdzie jest rząd wybrany demokratycznie. Jeżeli obywatele uznają, że wy dobrze rządzicie, macie jakiś program, ale wy nie macie nawet programu i dlatego tu jest problem, żeby was wybrano, no nie macie programu, poza jednym programem odsunąć PiS i żeby było tak, jak było dawniej. Co do, za to co was do, nie do pani Moniki Suskiej z Platformy Obywatelskiej, z radnej, gdzie pan sam poruszył tą kwestię, gdzie pani napisała na Twitterze, że zawsze miałam swoje zdanie na temat Ukraińców, a my ich wpuszczamy na potęgę. Ukrainiec w Biedronce, Ukrainiec w transporcie, Ukrainiec w budowlance, a teraz Ukrainiec jako piąta kolumna. Zapewniam, że nie jest to przypadek odosobniony. Niedawno na Szembeku Ukraińcy wszczęli awanturę w obronie PiS. No i internauci bardzo się tym oburzyli i pani Suska przeprosiła. No i z tego co wiem, dzisiaj mają być jakieś konsekwencje wyciągnięte. Wróćmy do tego, że nie znam tej wypowiedzi, więc nie będę się odnosił. Natomiast... Tak najłatwiej. No ale skąd pani to wzięła i kiedy to było? Pani redaktor. Wczoraj. Wczoraj. Panie, pan jest mam politykiem? Prawo nie śledzić przez cały czas Facebooka. Ale ja panie pośle, nie mam pretensji do pana, ja panu przytaczam, co się dzieje. Natomiast, to ja właśnie przytoczę, co się dzieje. Bardzo proszę. Właśnie przytoczę, co się dzieje. To nie kto inny, jak Błaszczak umieścił na stronach policji. Jeżeli jak był, już, jak był, to pan minister. Błaszczak, jak umieścił na pan stronach minister. policyjnych stronach ludzi, którzy byli spisani przez, niesłusznie przez policję, umieścił ich na stronach policyjnych, to wszystko okej. Okay. Natomiast jak Michał Szczerba umieścił twarz policjanta, który powinien się przedstawić, mieć numer identyfikacyjny i nie powinien prawda. Się przy każdej... Schetyna wprowadził takie przepisy, to jeszcze za poprzedniej władzy. Panie redaktor. Gdzie w takich sytuacjach nie muszą mieć policjanci. No tak było. W takich sytuacjach nie muszą. Nieprawda. Nieprawda. Dawny minister MSWiA, Grzegorz Schetyna się nazywa. No, co pan, bajki? Ale teraz ma pan ludzi za koło, że pan nie tutaj nieprawdę pan przez cały czas może kłamie, pan poseł apel wie, czy to prawda, czy to ale, nieprawda. No dobrze, czyli ja rozumiem, że nie mam prawa się już wchodzić, sekundkę, tak? A, ma no pan dobrze, prawo. No bardzo dobrze. Trudno tutaj wyrokować, natomiast faktem jest, że rzeczywiście ta agresja ale zaczyna nie, się rozlewać bardzo. Ale nie, chciałam tylko zapytać o to, jak to jest z tymi policjantami, którzy muszą mieć imię, nazwisko, identyfikację w takich sytuacjach, czy nie? O to mi chodziło. Znaczy ja rozumiem, że moje słowo to jest, przepraszam, policjanci mają przede wszystkim pilnować porządku. To jest święte słowo dla pani redaktor. Rozumiem, gratuluję. Policjanci przede wszystkim muszą pilnować porządku i wykonywać swoją rolę. Ja tu słyszę, że w cywilizowanych krajach zaraz by ci protestujący byliby jakoś obezwładnieni. Natomiast... Policja nie pozwoliłaby się atakować. A w Polsce nie ma... W Polsce w żaden sposób nie reaguje policja, co ma świadczyć o tym, że jesteśmy cywilizowanym państwem. Tu pewnej logiki nie widzę, ale... Dobrze, to wracamy ale, w takim natomiast razie... jeśli chodzi o identyfikację, to zależy, w zależności od sytuacji ta identyfikacja musi być lub nie. Jeżeli jest pokojowa demonstracja, rzeczywiście taka identyfikacja została wprowadzona i powinna funkcjonować. Natomiast w sytuacji zwartego szyku, czy pewnych sytuacji bojowych, których tutaj akurat nie było, bo policjanci nie byli na to przygotowani do tych sytuacji bojowych, nie mieli ani pałek, ani tarczy, ani nie mieli specjalnego stroju. W tej sytuacji, która była, no to ze względów formalnych powinni mieć te przypinki, natomiast nie powinni w sytuacji, kiedy jest ta agresja, więc to moja interpretacja może być dwojaka. Ja mam tutaj pana Jarka w kolumnie zwartej, policjant nie musi mieć identyfikatora. No, kolumna zwarta była, musi spełniać jeszcze parę innych poza niebezpieczeństwem związanym z możliwościami jakiejś agresji ze strony demonstrantów, musi być jeszcze spełnione funkcje mundurowe. Znaczy oni muszą mieć bardzo proszę pana Artur Dunin. Nie, teraz bardzo platformy, proszę, nie mam zamiaru. Bo pan, ale poza tym pan nie słucha ze zrozumieniem, panie Basze. Nie dokończył swojej wypowiedzi. Bardzo tylko, proszę. Że się ma dobrze demokracja, skoro pozwala się w ramach głoszenia innych poglądów na aż takie zachowania. Bardzo to powiedziałam. Moim zdaniem źle się ma.
Pan Piotr Dalek jest od tego, żeby mnie bronić. Pan Piotr po prostu pokazuje, jak wygląda prawo i które trzeba stosować, a państwo jako PiS i wszystkie przybudówki nie stosujecie, nie szanujecie konstytucji i prawa. Od tego się wszystko zaczęło, pani redaktor i szanowni państwo. Nie byłoby demonstracji, nie byłoby demonstracji, gdyby PiS nie łamał konstytucji. To jest podstawa tych wszystkich marszy, wszystkich pikiet, wszystkich rzeczy, które są związane z tak zwaną, to co państwo się tym brzydzicie i atakujecie, ludźmi, którzy nie godzą się na łamanie prawa, konstytucji przez PiS. Najlepszy przykład, to co się dzieje na manifestacjach, te manifestacje są pokojowe, we wszystkich praktycznie staram się uczestniczyć, czy to w pikietach, tak jak tutaj próbujecie to wyśmiać, a nieprawda jest to, że jest po pięć osób, bo nawet jeżeli by było pięć Coraz osób, mniej. Nawet jeżeli by było pięć osób, no bo wszystkie te rzeczy robicie TVN. Podczas... Pani redaktor, czy człowiek TVN siedzący koło mnie... Pan poseł Artur Duń teraz, ale proszę bardzo. No to TV PiS pokazuje Kurskiego. I powiem tak, że pokazuje, Goebbels, Urban mogliby się uczyć, przyjść na praktyki do Kurskiego i zobaczyć, jak się zarządza mediami. Bo Kurski tak kłamie w tej telewizji, że ludzie, te czerwone paski są wyśmiewane na każdym kroku, są kłamliwe. TVN to pokazuje samą prawdę. I to jest, a wracając do TVN-u, zaraz powiem, właśnie Gliński, pan minister Gliński, właśnie uruchamia procedurę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że będą zabierane ewentualnie kolejne kary nakładane na TVN, bo tak PiS sobie jak życzy, Nowogrodzka. No pani redaktor, czy tutaj będzie Morawiecki powiedzieć? Ja naprawdę mam za każdym razem, mam przerywać Matuszewskiemu. Mam za każdym razem przerywać. Poseł mógł swobodnie porozmawiać, a poza tym... 60% prawdy mówi poseł Dunina. Panie pośle, ale to, jeżeli pan tak uważa, to później może się pan odnieść, ale teraz on może się odnieść, ja się nie mogę odnieść. Panie pośle, chcę poznać pana zdanie. I to jest sytuacja... No, pani przoduje też w tych rzeczach. W każdym razie agresja rodzi agresję. I tak faktycznie, i tutaj się z panem Piotrem, panem posłem zgadzam, że faktycznie tak może się stać, co by było nieszczęściem dla Polski, aczkolwiek wszystko w tym kierunku zmierza. Niestety jest to wszystko zasługa, nieszczęsna zasługa PiS-u, który tak buduje dzisiaj negatywne stosunki międzyludzkie. Najlepszy przykład, wypowiedź posła Matuszewskiego sprzed chwili odnośnie wyborów do Europarlamentu, gdzie straszy się, bo to jest właśnie budowanie polityki PiS-owskiej, straszeniem obywateli polskich na każdym stopniu. Ale tym, co czym? Się, bo nie słyszała, nie, nie słyszała no właśnie, pani. A czym? Nie słyszała pani tego, co mówił w Hiszpanii, co było w Köln, tak? Panie nie słyszała pośle, pani. Czym nie słyszała straszy? Pani. Nie straszy. Przepraszam. Natomiast, emigranci no, ale, czy ale ja przepraszam, mogę, panie pośle, czy teraz pan poseł Duń. Mogę dokończyć? Tak. I dzisiaj sytuacja, no bo widzę, no bo przecież PiS bierze pieniądze na migrantów w Polsce. Pan poseł nie widzi żadnego zagrożenia. PiS dzisiaj z Unii Europejskiej bierze pieniądze na migrantów do Polski. Rozumiem, że za chwilę zaprosi pan wszystkich do zwierząt, migrantów. I dzisiaj sytuacja, nie, to PiS będzie zapraszał. To PiS będzie zapraszał, bo bierze pieniądze na to. PiS dzisiaj zaprasza emigrantów, ponieważ bierze pieniądze z Unii Europejskiej na to. Przepraszam, czy ja się mogę wreszcie odnieść, pani redaktor? Nie, ale za chwilę, bo teraz czy ja mogę dokończyć poszukuje. Odnośnie tak. tego, co tej sytuacji i sytuacja to, co dzisiaj PiS robi. Dzisiaj wynajmuje aktorów, którzy pryskają policję gazem, żeby właśnie zmusić do tego, żeby była ale żeby przecież dzisiaj tutaj była, czytałam, ale tutaj, co tutaj? Pani, no, co pani pośle, czyta? Przeczytałam panu, że pani Suska przeprosiła za co? Właśnie za ale ten PiS. Proszę za pana, dużo, za dużo? W ten sposób odniosła się do internetowej plotki, według której ukraiński aktor Wieczesław Skidan, znany z występu w programie Jaka to Melodia, atakował policjantów podczas antyrządowych protestów. No proszę pana, no proszę pana, no naprawdę, ale nie wolno w taki sposób informować społeczeństwa, kłamać. No właśnie, proszę nie kłamać. Proszę państwa, proszę nie kłamać. Proszę, żebyście państwo zachowywali się jak politycy, którzy jesteście w parlamencie. Odpowiedzialni za Polskę i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Nie, państwo się nie zachowujecie jak politycy. A nie tak jak PiS, który tak naprawdę buduje
wrogość między Polakami. I to jest przerażające, dlatego wszystko będziemy robić, żeby wszystkie rzeczy wróciły do tego, żeby były zgodne z konstytucją, najważniejszym prawem Polski, została konstytucja przyjęta w referendum. Pani Agnieszka Wojciechowska. Ja po prostu z przerażeniem słucham wypowiedzi pana posła Dunina i tak mi przyszło do głowy. Ale pan mi przerywa po raz kolejny, panie pośle. Pana brak kultury w dyskusji, w debacie publicznej jest po prostu porażający. Natomiast proszę państwa, konkluzja, która się nasuwa, jak się słucha sposobu wypowiedzi pana posła, jest następująca. Otóż Platforma Obywatelska, jak rozumiem, taki działacz Platformy Obywatelskiej, jak pan poseł Artur Dunin, utożsamia się z państwem polskim tylko wtedy, kiedy Platforma Obywatelska tym państwem polskim rządzi. W sytuacji, w której państwem polskim Platforma Obywatelska nie rządzi, to Platforma Obywatelska od razu mówi, ten kraj z pogardą o wszystkich ważnych stanowiskach państwowych. Mało tego, proszę państwa, zwróćcie państwo uwagę na tą retorykę, którą pan poseł Dunin stosuje. Przecież tak naprawdę wystawia pan świadectwo samemu sobie, panie pośle, jako parlamentarzysta. Nie powinien się poseł w taki sposób w ogóle w debacie publicznej do kogokolwiek odnosić. Z takim lekceważeniem, z taką dezaprobatą. Ludzi, którzy mało tego, nie tak, powinien ludzi, poseł nie publicznie, szanuje. Proszę państwa, kłamać, tak jak to już widzieliśmy kilkakrotnie w tym programie. W poprzednim programie widzieliśmy, bo jest też transmisja w internecie, w poprzednim programie zarzucał mi pan znajomość z prokuratorem Piotrowiczem, którego w życiu nie miałam okazji spotkać. W tym programie pan poseł zarzuca tutaj jednemu z aktorów ukraińskich uczestnictwo w tym proteście, chociaż ta informacja została zdementowana. Mało tego, zachowuje się pan jak dziecko. Ale adwokat, przepraszam, który chce bronić, ponieważ została ta osoba zidentyfikowana. Oczywiście, że tak. Chce bronić tą osobę. Jest adwokat, który... Trzeba wskazać też pana posła Dunina jako osobę do pozwania za zniesławienie. Natomiast ja w tym momencie chciałabym dokończyć. Będziemy proszę państwa, panie pośle, to jest prawdziwe przedszkole. Pan się rzuca z tematu na temat. Pan celowo wprowadza zamieszanie w tych dyskusjach, ponieważ pan jest zdeterminowany, aby po prostu ogłupiać Polaków. Niestety Polacy, panie pośle, nie dają się już ogłupiać takim osobom jak pan. I obawiam się, że możecie się państwo przekonać w najbliższych wyborach, w jaki sposób które będą Polacy ocenią wasze nieodpowiedzialne, bardzo nieodpowiedzialne zachowania. Pani Agnieszka Wojciechowska kończy. Pani pośle, naprawdę, ja bym apelowała, mamy minutę, jeżeli państwo, proszę państwa, mamy minutę. To ja... Proszę bardzo. Szanowni to już państwo, nie będziemy mieli okazji. Ja powiem krótko. Będziemy reformować sądownictwo. Dalej obsadzać swoimi ziobrowymi. Musi być pewność, że sądy będą wasze. Sądy będą wasze. Sprawiedliwe. Nie. Szanowni państwo, po waszej stronie. Platforma bardzo Obywatelska państwu ustami już dziękuję. Gawłowskiego gośćmi Radia Parada byli do więzienia, Artur Dunin, Piotr drogi. Apel, Agnieszka Wojciechowska i Marek Matuszewski. Dziękuję. Forum Radia Rock Parada.